Witamy ponownie, jest z nami Bożydar Iwanow, czyli podsumowanie fachowym okiem sezonu 2013-2014 w wykonaniu Ruchu Chorzów. Uważam, że absolutnie największa niespodzianka in plus w tym sezonie. Przede wszystkim podoba mi się to, że zespół oczywiście z wiadomych względów, finansowych i tych obostrzeń jest złożony prawie że w 100% z piłkarzy krajowych, czyli jednak da się z naszych zawodników, nie ściągając graczy niewiadomego pochodzenia z lig zagranicznych, da się zrobić drużynę, która jest na podium, także bez może jakiejś fantastycznej infrastruktury, bez wielkiego budżetu, bez jakichś wielkich pensji. Bardzo cieszę się, że Łukasz Turma się znowu odnalazł w wielkiej piłce, bo trochę można powiedzieć, że mielibyśmy zarzut do Michała Probierza, że go odstrzelił z Lechii Gdańsk. Znam Łukasza wiele lat, uważam, że to jest jakby przykład profesjonalizmu, świetne przygotowanie fizyczne cały czas, bo w tym wieku był w stanie rozegrać tyle meczów, znowu parę bramek. Poza tym on mentalnie daje tej drużynie też bardzo dużo. Fajnie rozwija się Dziwniel. Uważam, że pewnie warto byłoby go spróbować już w tej pierwszej reprezentacji Polski na lewej stronie. Babiarz tak samo. No i Kuświk. Szkoda, że miał taki trochę nierówny sezon, ale też wydaje mi się na Pasiko o fajnym potencjale. Także to są ci zawodnicy jak najbardziej na plus. No, zobaczymy, co będzie w Europie. Wiadomo, że jest bardzo ciężko, ale no, druga sprawa też trener Kosjan, tak? No, szukamy czasami gdzieś trenerów za granicą. Wydaje mi się, że no, nie można porównywać pracy Berga w Legii Warszawa, ma zupełnie inny komfort, a trenera Kosjana. Także no, też duża jego zasługa, że ten zespół zakończył sezon tak wysoko. Świetnie, dziękuję bardzo.